Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W poniedziałek czas na nasze podsumowanie dzisiejszego dnia, które tradycyjnie rozpocznę od przekroju informacja. W drugiej części zobaczymy co ciekawego w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Wystartował nowy tydzień, dla co po niektórych może to być tydzień również świąteczny. Tym bardziej warto być czujnym, sprawdzać informacje oraz obserwować zachowanie rynków, gdyż... Jak zawsze informacji nam nie zabraknie i zmienności pewnie również. Jak widzimy na razie Hossa trwa, Euforia i Rajd Świętego Mikołaja również wczoraj dokonałem takiego podsumowania. Tym bardziej warto wypatrywać jakieś anomalii, jakichś spektakularnych zachowań, które na rynku mogą pojawić się w najmniej niespodziewanym momencie. I zanim przejdę już do naszych informacji, to przypominam, że na karcie społeczność Warto również systematycznie zaglądać. Jeżeli subskrybujesz kanał, do, do czego również zachęcam, to będziesz również dostawał takie poinformowania, bo będą pojawiać się systematycznie ankiety w tym tygodniu, w których warto brać udział. Zachęcam przy okazji do aktywności. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie przybijać ponad tysiąc oddanych głosów w ankiecie. Tym bardziej na pewno warto brać w nich udział. Ostatnie pytanie dotyczy, jakie przeceny zachęcają Cię do zakupów, gdyż wiemy, że wielkimi krokami zbliża się czarny piątek i zobaczmy, do chwili obecnej oddanych zostało 383 głosy o do 10%, tylko symboliczne obniżki, aż 22% głosujących, 10-20 niewielki ale przekonujący 5% głosujących, 20-30, czyli już bardzo, bardzo atrakcyjne 13% i 30-40 nie do odrzucenia, 11% głosujących, za to 40-50%, niesamowita okazje 49% głosujących, tak więc na pewno Warto brać udział. Systematyczne te ankiety będą w tym tygodniu pojawiać się tradycyjnie o godzinie 15.00. Tak więc warto subskrybować, bo te powiadomienia również będą o tym e, informować. Dodatkowo, skoro czarny piątek, jeszcze tego nie robiłem, ale być może jakąś niespodziankę również przygotuję, bo zawsze na grudzień coś przygotowywałem, a być może coś na szybko również przygotuję. Tak więc warto być czujnym. I teraz, już nie przedłużając, lecimy z konkretami. Kolejne miasto w Holandii wprowadza zakaz reklamowania mięsa. Coraz więcej holenderskich gmin decyduje się na wprowadzenie zakazu reklamy mięsa, co argumentuje jego wpływem na klimat. Zakaz reklam mięsa w wiatach przystankowych i na billboardach wejdzie w życie od nowego roku. Mówią jedno, robią drugie hipokryzja BBC w kwestii zmian klimatycznych. Brytyjski dziennik Daily Telegraph zarzucił stacji BBC rażącą hipokryzją po tym, jak jej reporter pokonał samolotami ponad 30 tysięcy kilometrów w celu realizacji jednego odcinka programu o potrzebie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w związku ze zmianami klimatycznymi. Reporter nadawanego w BBC programu Panorama, aby nakręcić odcinek, w którym stwierdził, że świat mówi jedno, a robi drugie w kwestii zmian klimatycznych poleciał z Londynu do Dubaju na Alaskę do Kalifornii i Berlina. Jak wyliczył Daily Telegraph, mógł on pokonać dystans 32 ponad 1000 km, co według najbardziej ostrożnych szacunków spowodowało emisję około 5,4 ton CO2, czyli więcej niż przeciętna osoba produkuje w ciągu roku i równowartość jazdy przeciętnym samochodem przez 18 miesięcy. Tę sprawę akurat pamiętamy, całkiem niedawno poszła taka informacja, a teraz konsekwencje tego, co tam się wydarzyło. Import chińskiego piwa do Korei Południowej spadł o 42,6% w październiku po tym, gdy do mediów społecznościowych wyciekł film pokazujący pracownika oddającego mocz w magazynie słodu należącego do browaru Sintan w Chinach. Jego miejsce na półkach sklepowych zajmują piwa z Japonii, które po latach bojkotu wracają do łask. Unia Europejska wyprodukowała miliardy litrów wina w 2022 roku. Sprawdźmy, kto jest największym producentem. W 2022 produkcja wina w Unii wyniosła 16,1 miliarda litrów, a największymi producentami były Włochy i Hiszpania, podał Eurostat. Co ciekawe, trzej najwięksi producenci wina odpowiadali aż za 83% produkcji Unii Europejskiej. Włochy i Hiszpania wyprodukowały po prawie 5 miliardów litrów, a Francja wyprodukowała 3,4 miliarda litrów. Innymi dużymi producentami wina były Niemcy, Portugalia i Węgry. W 2022 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej wyeksportowały 7,2 miliarda litrów wina. Większość wina wyeksportowano do Wielkiej Brytanii, 7 miliarda litrów. 23% eksportu poza Unię Europejską. Następnie... Stanów Zjednoczonych 70 miliarda litrów 22% Rosji 30 miliarda litrów 9% i Kanady 20 miliarda litrów 6%. Eurostat podaje, że zdecydowanie największym eksporterem wina były Włochy, których eksport wyniósł 2,2 miliarda litrów w 2022 roku, co stanowi 30% eksportu wina z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Na kolejnych miejscach znalazła się Hiszpania 2 1 miliarda litrów. Jest to 29%, Francja 1,4 miliarda litrów 19%. Trudna sytuacja młodych Hiszpanów. To czwarty obywatel Hiszpanii w wieku od 30 do 34 lat w dalszym ciągu mieszka wspólnie ze swoimi rodzicami, wynika z przeprowadzonego na terytorium tego kraju badania. Jak odnotowano w badaniu, w Hiszpanii odsetek osób w wieku od 30 do 34 lat mieszkających z rodzicami. Sięga obecnie poziomu 26,5%. Dla 66% uczestników badania, głównym motywem późnego usamodzielniania się jest brak odpowiednich zarobków. Poważnym problemem dla młodych Hiszpanów jest już samo podjęcie pracy, gdyż odsetek bezrobotnych w wieku od 15 do 25 lat wynosi tam 27,4%, czyli najwięcej wśród państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Macron do Netanyahu. W strefie gazy ginie zbyt wielu cywilów. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił w niedzielę w rozmowie z premierem Izraela, że w strefie gazy jest zbyt wiele ofiar cywilnych. Podkreślił absolutną konieczność odróżniania terrorystów od ludności, ogłosił Pałac Elizejski. Macron zwrócił również uwagę na znaczenie osiągnięcia natychmiastowego rozejmu humanitarnego prowadzącego do zawieszenia broni. Przywódca Francji rozmawiał również z prezydentem autonomii palestyńskiej. W rozmowie potępił przemoc przeciwko palestyńskim cywilom na zachodnim brzegu Jordanu. Według kontrolowanego przez Hamas Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy od początku konfliktu na terytorium zginęło już ponad 13 tysięcy osób, w tym tysiące dzieci. Demograficzny cud. Pierwsze od 30 lat dziecko, Urodziło się w wiosce we włoskim regionie Emilia Romagna. Liczba mieszkańców miejscowości Ticola wzrosła tym samym do 26. Nicea wprowadzi zakaz palenia papierosów na wszystkich plażach. Miasto będzie wolne od tytoniu. Leżąca na południu Francja, Nicea, wprowadza zakaz palenia papierosów na wszystkich plażach od lata 2024 roku. Niedopałki papierosów są głównym źródłem zanieczyszczeń w mieście i, w związku z tym, stanowią zagrożenie dla. Wybrzeża Nicei. Rdzenni mieszkańcy Kanady zarzucają rządowi Ontario zaniżanie należnych im opłat od prawie 140 lat. Chodzi o kwotę nawet 126 miliardów dolarów kanadyjskich. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego Kanady. Bardzo ciekawa sytuacja w Argentynie. Czy czekają rewolucja? Mamy kontrowersyjnego nowego prezydenta. W niedzielę, w drugiej turze głosowania, Argentyńczycy wybrali jego nowego prezydenta na czteroletnią kadencję 53-letniego skrajnego prawicowego liberała. Po przeliczeniu 97,5% głosów otrzymał on 55,8%, a jego konkurent, dotychczasowy minister gospodarki, otrzymał 44,2%. W pierwszych komentarzach latynoamerykańskie media określają kampanię wyborczą jako najbardziej zaciętą w historii Argentyny. Argentyńskie media w komentarzach do zaproponowanego przez przyszłego prezydenta programu maksymalnego zredukowania wydatków państwa na cele publiczne ostrzegają przed nieuchronną katastrofą społeczną, do jakiej musi doprowadzić ten program. Celem tego posunięcia ma być walka z najwyższą w regionie trzycyfrową inflacją. Trzeci prezes OpenAI w ciągu trzech dni, Altman, przejęty przez giganta. Trwająca od piątku seria negocjacji i sprzecznych doniesień powstałych wokół zwolnienia prezesa OpenAI, sama Altmana, wydaje się dobiegać końca. Po plotkach o jego możliwym powrocie, spółka ujawniła nazwisko nowego, tymczasowego dyrektora generalnego. Wiadomo też, gdzie trafi Altman. Nowym prezesem firmy zostanie były prezes i współzałożyciel Twitcha, sam Altman. Ma dołączyć zaś do Microsoftu, gdzie będzie prowadził zespół pracujący nad sztuczną inteligencją. Razem z nim do spółki przejdzie współzałożyciel OpenAI, który został usunięty w piątek z roli przewodniczącego zarządu. Pierwsza linia lotnicza zgodziła się na odsprzedawanie biletów. To dosyć ciekawe. Zapraszam do aktywności. Na karcie Społeczność znajdziesz ciekawą ankietę. FlyBondi, argentyńska tania linia lotnicza, to pierwszy przewoźnik na świecie, który umożliwia swoim pasażerom odsprzedaż biletów. W tym celu przygotował specjalną platformę opartą na technologii blockchain, podał portal Fly for Free. Argentyńska linia lotnicza FlyBondi ogłosiła możliwość odsprzedaży biletów. Będzie to możliwe dzięki platformie Ticket 3.0 stworzonej we współpracy ze startupem technologicznym TravelX. Jak podaje portal, Fly for free. Całość opiera się na tokenie NFT, który jest przechowywany na blockchainie i generowany wraz z oryginalnym biletem. Dzięki temu rozwiązaniu, FlyBondi może śledzić informacje na temat danego biletu, nawet wtedy, gdy pierwotny pasażer sprzeda go innej osobie. Obecnie bilet można odsprzedać do 72 godzin przed odlotem. Co sądzisz o takim rozwiązaniu? Weź aktywny udział w naszej ankiecie, którą znajdziesz na karcie społeczność. przepaść październik w hotelach? Ceny jednak wzrosły. W październiku bieżącego roku hotele zanotowały słabsze wyniki w stosunku do września bieżącego roku i października ubiegłego roku poinformowała w czwartek Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Obożenie powyżej 50% miało 65% z nich. To o 17 punktów procentowych mniej niż we wrześniu. Dodano, że 3 czwarte hoteli podniosła ceny w stosunku rok do roku. Czekają nas kolejne podwyżki. Polska branża mleczarska przygotowuje się do zielonych zmian wynikających m.in. z unijnych strategii bioróżnorodności i od pola do stołu, które są częścią Europejskiego Zielonego Ładu oraz innych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym raportowania ESG. Wdrożenie zmian będzie kosztowne, co może się przełożyć na ceny produktów. Problem w tym, że świadomość tych zadań wśród podmiotów z branży wciąż nie jest powszechna. Część uważa, że skoro ich skala działalności jest za mała i wymogi raportowania ASG nie dotyczą ich bezpośrednio, to nie muszą nic robić w tym kierunku. Tymczasem bez przyłożenia wagi do tego zagadnienia nawet te mniejsze firmy będą się musiały liczyć z problemami, chociażby we współpracy z sieciami handlowymi. Przemysł mleczarski to drugi po największy segment w polskiej branży spożywczej. W 2022 roku wartość produkcji wyrobów mlecznych wyniosła 49,7 miliarda złotych, co przełożyło się na 16% udział w krajowym przemyśle spożywczym. Polska serową potęgą. Jesteśmy czwartym producentem w Unii Europejskiej. Polska należy do grona największych światowych producentów serów. Od momentu akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku produkcja serów i twarogów systematycznie rośnie, osiągając w 2022 roku Rekordowy poziom 992 tysiące ton. W tym czasie eksport serów wzrósł ponad ośmiokrotnie, poinformował PAP zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński. Obecnie Polska jest czwartym producentem serów w Unii Europejskiej, po Niemczech 2,3 miliona ton, Francji 1,9 miliona ton i Włoszech 1,4 miliona ton, a w rankingu światowym zajmuje piątą pozycję. Liderem globalnej produkcji są USA około 6,2 miliona ton. Firmy zaczęły już zwalniać na rzecz robotów lub sztucznej inteligencji. Te branże automatyzują się najszybciej. Zgodnie z badaniem Barometr polskiego rynku pracy przeprowadzonego przez Personal Service, większość firm uważa, że automatyzacja i AI przyczynią się do redukcji etatów 57%. 30% firm wskazuje, że w ostatnim roku co najmniej jedna osoba straciła pracę na rzecz robota. Co o tym sądzisz? Już niedługo pojawi się u nas ankieta na karcie. Społeczność właśnie w tej tematyce. Zapraszam do aktywności. 70% przedsiębiorców deklaruje gotowość do wdrożenia rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją i automatyzacją, z czego 19% podejmuje działania w tym zakresie już teraz. O czwarty planuje to w przyszłości. Ponad 1 czwarta firm aktualnie się tym nie zajmuje, ale nie wyklucza wprowadzenie nowoczesnych technologii w kolejnych latach. Najszybciej automatyzuje się handel, gdzie 100% firm wskazało, że co najmniej jedna osoba została zwolniona. Następne są administracja publiczna, 75%, oraz sektor TSL, 38%. Polacy świadomie ograniczają konsumpcję. Po czwarte, Polak świadomie ogranicza konsumpcję i kupuje mniej, wynika z badania Polacy, a ekonomia współdzielenia. Ponad połowa respondentów kupuje rzeczy używane. Jak wynika z badania. Niemal 9 na 10 badanych stara się sięgać po coś nowego dopiero, gdy stary produkt się zużyje. Niemal połowa 45% respondentów deklaruje bowiem, że ma w domu wiele przedmiotów, których w ogóle nie używa. Obowiązkowa służba wojskowa? Co o tym sądzisz? Również będzie na ten temat ankieta. 27% Polaków uważa, że w naszym kraju należy wprowadzić obowiązkową służbę wojskową. A 13% wskazuje, że powinna ona dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Obowiązkowej służby nie chce zaś 44% badanych. Soboń. Zerowa stawka VAT na żywność powinna pozostać z nami również w roku 2024, dlatego składamy dzisiaj projekt ustawy przedłużający zerowy VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku. Poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Artur Soboń, no i zobaczymy, czy to oczywiście przejdzie. NBP. Poskarży się EBC. O co chodzi? Pierwsza wiceprezes NBP zabrała głos w sprawie ostatnich wydarzeń w NBP. W wywiadzie dla Business Insidera mówi, że argumenty za postawieniem prezesa NBP przed Trybunałem Stanu są dęte i polityczne, a bank poinformuje o tych groźbach EBC, ale i MFW i Bank Światowy. Jeszcze dwa lata z podwyższoną inflacją. Do celu inflacyjnego dotrzemy pod koniec 2025 roku. Spodziewamy się poprawy koniunktury wewnętrznej przy nadal słabej sytuacji wokół polskiej gospodarki, powiedziała pierwsza wiceprezes NBP w wywiadzie dla Business Insider Polska. Pierwsza wiceprezes NBP w opublikowany w poniedziałek wywiadzie dla Business Insider Polska oceniła, że stopy procentowe w Polsce nadal są na wysokim poziomie i oddziałują schładzająco na gospodarkę. Jej zdaniem gospodarka przeszła przez bardzo wiele szoków. Ale RPP udało się w tym czasie doprowadzić do zdecydowanego obniżenia dynamiki cen i nie spowodować poważnego załamania koniunktury. Jak podkreśliła, to jest jednak wciąż tak zwane miękkie lądowanie. U nas spowolnienie przyszło wcześniej niż w strefie euro, ale tam też ono ma miejsce, powiedziała. Ekonomista: Stopy procentowe w Polsce bez zmian do końca 2024 roku. O, bardzo ciekawe. Stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian do końca 2024 roku ze względu na sytuację makroekonomiczną i czynniki polityczne, ocenia główny ekonomista Credit Agricole Polska Jakub Borowski. Trzeci kwartał 2023 roku w polskiej gospodarce wyznaczył prawdopodobnie koniec tak tzw. miękkiego lądowania i początek ożywienia. Jakie decyzje zapadną, zobaczymy. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, sam nie spodziewam się. Obniżek stóp do końca tego roku, co przyniesie kolejne? No, to jest zagadka. Zobaczymy, jaka będzie koniunktura. Złoty pozostaje mocny. Dolar na granicy 4, Złotych. Poniedziałkowy poranek przyniósł utrzymanie jesiennej siły złotego. Kurs euro utrzymał się blisko postszkodnikowego minimum, co przełożyło się na spadek kursu dolara w okolice 4, Złotych. Blisko kilkumiesięcznego dołka notowany był także frank szwajcarski. A jak w tym momencie radzi sobie złoty do poszczególnych walut, za chwilkę zobaczymy. Mieć kontynuuje wzrosty. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie powiększają wzrosty z ubiegłego tygodnia. Metal jest wyceniany wyżej o 0,8% po 8333 dolary za tonę. Na rynkach rosną spekulacje, że to już koniec z podwyżkami amerykańskich stóp procentowych po tym, jak na rynku pojawiły się słabsze dane makro z amerykańskiej gospodarki, które pokazują, że największa na świecie gospodarka spowalnia. Wyższe koszty kredytu i relatywnie mocny dolar wobec innych walut. Były dla rynków metali przez ostatnie dwa lata głównymi czynnikami hamującymi wzrosty cen. Ceny ropy w USA w górę. Inwestorzy czekają na posiedzenie OPEC. Inwestorzy odliczają czas do spotkania przedstawicieli OPEC. Kraje sojuszu mają się zebrać w weekend w sprawie swojej polityki dostaw ropy na globalne rynki i w związku z obawami o nadpodaż surowca. OPEC plus chce określić politykę, która będzie kształtować równowagę na rynkach ropy w 2024 roku. Ceny ropy spadają od pewnego czasu, a surowiec zaliczył już czwarty tygodniowy zjazd notowań. W takiej sytuacji na rynkach pojawiają się spekulacje, że producenci ropy z OPEC mogą przedłużyć ustalone ograniczenia dostaw. Jednym słowem, wszyscy ci, którzy interesują się rynkiem ropy. W sposób szczególny powinni wypatrywać tych decyzji i informacji, bo jak widzimy, robi się bardzo ciekawie. Orlen przyjmuje kontrolę nad norweską firmą. Umowna cena transakcji wynosi 445 milionów dolarów. Wydobycie gazu ziemnego grupy Orlen w Norwegii ma wzrosnąć o 1 trzecią i przekroczyć 4 miliardy metrów sześciennych rocznie, z kolei dzienna produkcja węglowodorów już w 2024 roku przewyższyć ma 100 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Polska Grupa Górnicza z dłuższym terminem na spłatę zobowiązań. Termin zawieszenia spłaty zobowiązań polskiej grupy górniczej z tytułu niezapłaconych składek ZUS i pożyczki z PFR ma być przesunięty do końca 2025 roku. Zakłada projekt nowelizacji ustawy górniczej przygotowywany przez MAP. Spółki węglowe objęte wsparciem mają też być zwolnione z zaliczek na podatek CIT. Zawieszenie i docelowe umorzenie ponad 818 milionów złotych zobowiązań polskiej grupy górniczej wobec ZUS oraz miliard złotych pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju umożliwiła poprzednia nowelizacja ustawy górniczej, która weszła w życie w lutym 2022 roku. Spłatę tych zobowiązań zawieszono do momentu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji polskiego programu dla górnictwa, jednak nie dłużej niż do końca tego roku. Komisja Europejska dotąd nie notyfikowała programu górniczego, stąd propozycja wydłużenia terminu zawieszenia spłaty do końca 2025 roku. Przyszłe umorzenie tych zobowiązań, zgodnie z obowiązującą ustawą, będzie możliwe po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że jest to zgodne z unijnym rynkiem wewnętrznym. Pierwsi nielegalni migranci dotarli do Laponii. Finlandia może zamknąć granicę. Poniedziałek po południu pierwsza ponad 30-osobowa grupa Azjantów przybyła do leżącego w fińskiej Laponii przejścia granicznego z Rosją. Mimo około minus 20 stopni mrozu, także z rowerami, poinformował lokalny oddział Straży Granicznej. Jak zapewne wiesz, już od kilku lat systematycznie przygotowuję dla Ciebie każdego dnia pigułkę informacyjną. Przygotowanie takiego materiału to kilka godzin każdego dnia, tak abyś Ty mógł zaoszczędzić swój czas, i przede wszystkim dowiedzieć się, co ciekawego w dniu dzisiejszym się wydarzyło, czy to pod kątem informacji, czy to pod kątem tego, co dzieje się na topowych rynkach, czy nawet GPW. Dlatego uruchomiona została strona, gdzie możesz po prostu wspierać moją codzienną pracę i za każdy Twój gest duże dzięki. Strona działa szybko i sprawnie, nie trzeba tam się rejestrować, można kliknąć inną kwotę i wpisać dowolną wartość, nawet złotówkę, i opłacić to blikiem. Za ostatni tydzień duże podziękowania dla czterech osób, które dokonały takiego wsparcia mojej pracy. Duże podziękowania dla Barbary, Piotra, Niewinny Czarodziej oraz wpłaty anonimowej. Jeszcze raz dziękuję. Hossa na GPW przyspiesza. WIK z nowym rekordem wszechczasów 75 236 punktów. Gratulacje dla wszystkich inwestorów. A jak jeszcze nie interesujesz się tym rynkiem, no to najwyższy czas, aby się zainteresować. I troszkę historii. Warszawski indeks giełdowy jest liczony od 16 kwietnia 1991 roku. Ruszył z poziomu 1000 punktów. Najniżej w historii był w czerwcu 1992 roku, kiedy spadł do 635,3 punktów. Od tego czasu do dzisiejszego rekordu zyskał 74600 punktów, czyli 11748%. Droga od dna do dzisiejszego szczytu zajęła w sumie 31 lat, 4 miesiące i 27 dni. Chociaż poziom 75 tysięcy punktów przekroczył już 8 listopada 2021 roku, kiedy wypadł poprzedni rekord wszechczasów. Sandander Bank Polska wyemituje obligacje o wartości do 3,1 miliarda złotych. Rozliczenie emisji będzie miało miejsce 29 listopada. Obligacje będą wykupione 30 listopada 2026 roku. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki Wibor dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,8% w skali roku. Kolejny tydzień rajdu świętego Mikołaja wystartował, zobaczmy co ciekawego dzieje się na świecie. A tutaj na liczniku mamy 62 ich ciwość, jeżeli chodzi o świat. Dzisiaj, jak widzimy, cały czas pozytywnie Chiny się cieszą. Delikatne, dosłownie kosmetyczne wyprzedaże na rynku japońskim. W Europie też względny spokój. Delikatne cofki na rynku kanadyjskim. Brazylia też w zielonych barwach. To popatrzmy na SP 500. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy to nagrywam, sesja trwa w najlepsze. A tutaj z bardziej znanych spółek Meta zyskuje 1%. Google 2,0 na plusie. Tesla cofa o 70%. Apple 6,0 na plusie. Microsoft 80% na plusie. I widzimy, że jest całkiem ciekawie. A jak ciekawie, to popatrzmy na indeksy. A tutaj widzimy, że ropa kontynuuje. Swój rajd wzrostowy w tym momencie już przebija 82,5 dolara za baryłkę. Niemiecki DAX, delikatna cofka 15 punktów. NASDAQ wybija do góry 15 punktów. SP 500 rajd do góry 4538 punktów. Pytanie, jak myślisz, jak szybko zajmie im? Dobicie do poprzednich szczytów, no to będzie ciekawe metale. A tutaj srebro na delikatnej cofce 23,5 dolara za uncję. Złoto też delikatny minus 1973 dolara za uncję. Popatrzmy, jak radzi sobie złoty kurs franka mocno spada 4,50 Funcik też, popatrzmy, jak nisko 4,97. Euro w dół 4,35. Dolar w dół 3,98. Popatrzmy, co się dzieje. Jeżeli chodzi o euro-dolara, tutaj mamy wzrosty 1,09. No to zerknijmy, co się dzieje na kolejnym euforycznym rynku, czyli oczywiście rynku krypto. Dzisiaj wleciał kolejny materiał w portfelu, zresztą tam zapraszam. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na indeksie, mamy chciwość i poziom 69. Jeżeli chodzi o bitcoina, jedna sztuka kosztuje prawie 37,5. 1000 dolarów. 2,5% na plusie w ciągu ostatniej doby. Ethereum 2042 dolarów za sztukę i rośnie o 3,4%. Największe skrajności w topowej setce to TAO, które rośnie o 34%. NIR Protocol 13%, Synaptics 12%, Lido dało 10%. Największe spadki to ten projekt, który tutaj widzimy, jakiś nowy, chyba bo nie mamy wcześniejszych historii, ale spada 36%. Rollbitcoin 5,9 na minusie, Kaspa 5,3 na minusie. Jedne słowo: euforia na każdym rynku. Przypominam, że dostęp do podstawowych kryptos, z których sam zresztą korzystam, umieszczam w bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. Warto dywersyfikować, warto oczywiście mieć dostęp do każdej z giełdy, tym bardziej, że przecież rejestracja jest banalnie prosta mail, hasło i już można korzystać. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku polskim, bo zobaczmy, czy mamy euforię i te historyczne szczyty rzeczywiście są faktem. Rozpoczynamy od zestawienia gamingu. Przypominam, że najczęściej spotykamy się w przeglądzie sektorowym i tam Cię zapraszam, bo w 20 nagraniach systematycznie omawiam ponad 200 walorów. Jest o czym mówi dzisiaj również na nagranie wleciało. Tak więc zobaczymy, jak to oczywiście wygląda na dzisiejszej sesji. PGM z Gamingu 20% na plusie, LT Games 15% na plusie, RS Games 8,6% na plusie. Największe cofki: no to dzisiaj mamy Black Rose, który spada 15%, Dead Games 13%, Skin Wallet 13% w dół. Liderzy no to CD projekt 39 banik i dzisiaj sesja na pusie 60. Powyżej hmm, 4, Banik, 11, Beat c Games 3700, 3,5 JUT, 3, 3 Test Games 2 miliony, sam indeks 1,6 na plusie, 16 258 punktów na zamknięciu indeksu. Jeżeli chodzi o banki, to dzisiaj tylko dwa oparły się wzrostą: Getin sofa 2%, a Santander, Santander Banko 1% w dół. BNP za to puchnie o 4,3, Iron 3,3 na plusie handlowy 3,2. liderem obrotu jest PKBP 141 milionów, 102 PKUSA. Sam indeks rośnie o 1,12,10 538. 8 punktów i jak pamiętamy, nie ma HOSSy bez banków. A jak widzimy, HOSSa na bankach trwa najlepsze. Jeżeli chodzi o OZE, LQ78 na plusie, OZE Kapital 6,6 na plusie, Ryan 5,6 na plusie. Największe spadki to jest Figen 5,5 na minusie, Remesoral 2,7 na minusie. Liderem obrotu unimod bańka 100. Jeżeli chodzi o WIG-20 w szczegółach, to PEPKO eksplodowało wręcz 9,96. Bardzo ciekawy i z bardzo ciekawych poziomów. No. Może zobaczę, jeszcze wrzucę, jak dam radę, szybką wrzutkę na moim drugim kanale. Tam Cię zapraszam, znajdziesz linki w opisie. Warto subskrybować być, bo oczywiście również tam wrzucam materiały dotyczące rynku. Pepco 996 wygląda to, no... Bardzo, bardzo ciekawy. Cyfrowy 5546 na plusie, Aero 336 na plusie. Tylko trzy spółki oparły się wzrostem. Jest to LPP 243 na minusie, Asykopol 13 na minusie i Kenty 27 setnych na minusie, a PZU bez zmian. Liderem obrotu PKBP 141 powyżej stówki, Pepko oraz S.A. Sam indeks rośnie o 1% i zamyka się dokładnie na 2250 punktów. Popatrzmy, jak radzą sobie średnie spółki z Envik 40, a tutaj liderem wzrostu w Komach 5% na plusie. Rewiu, 4% CCC 373, najwięcej traci Polymex 5,1%, tekst 3% w dół. Liderem obrotu CCC 24 miliony, 10 milionów, sam indeks 1% na plusie, 5451 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o spółki małe, z SWIG 80, zobaczmy co się dzieje. A tutaj widzimy, że największe wzrosty to Torpol 6,25, jest 6,13, liderem spadków jest Biocelitics 34, Molecule 314, liderem obrotu Newak 3,300%. sam indeks rośnie o 0,5%. 21 107 punktów, popatrzmy sobie na New Connect, a tutaj widzimy, że PGMSA 20% na plusie, Legimi na większym obrocie 13%, również i mamy oczywiście kilkanaście% na np. Eti Force 18%, Moliera 2 16%. Czyli jak widzimy rynek New Connect też nam pokazuje jakieś dwucofrowe odbicie, ale pewnie spadków też nie brakuje zobaczmy do kogo należą. I widzimy, że Cemi straci aż 23%, Black Rose 15%, Shopping 14%, 13% Detalion, Constance 13% w dół, czy Skin Wallet 13% na większym obrocie. A jeżeli chodzi o obroty, to zobaczmy, czy jakaś spółka z małego parkietu dzisiaj przybija w ogóle bańkę w obrocie, czy też nie. I widzimy, że Carlson potężnie bo aż 4 miliony i traci dzisiaj 8,6%. Popatrzmy na indeks szerokiego rynku, który dzisiaj wybił historyczne nowe szczyty. A tutaj Harper X Spodował 26% na plusie osmet 14%, satis 10% INC10 czy PEPCO 9,96. liderem spadków jest dzisiaj bez finance zblokowane do weryfikacji, ampli zblokowane do weryfikacji, ale Polwax jak najbardziej widzimy 9,69 na minusie, Adiowo 8,92 na minusie, Relpol 8,76 na minusie, czy Arway 8,35 na minusie. Liderzy obrotu, spółek spoza WIG20, mamy kogoś wysoko, zerknijmy, chyba nie. No to popatrzmy na te indeksy, bo one na pewno wyglądają ciekawe. I widzimy, że WIG Wybił historyczne szczyty. Bardzo ładnie, mocna sesja. No i zobaczymy. 75 czeka, 76 czeka. Jeżeli Ameryka nie pokrzyżuje planów, a przecież w tym tygodniu mają święto i być może będą chcieli jednak powalczyć, no to wszystko piłeczka w grze. Jeżeli chodzi o WIG-20, podobnie piłeczka w grze. Tak więc walczymy o więcej, czyli 2300 jeżeli oczywiście Ameryka na to pozwoli. 2,200 kluczowym poziomem wsparcia na dzień dzisiejszy, tak więc trzymajmy kciuki, żeby to utrzymali. Jeżeli chodzi o IS-80, mamy również piękne, przepiękne w końcu wybicie z tego range'a. Popatrzmy, kisili tak długo, kilka, pomęczyli trochę tutaj kilka dni Ręcz był tworzony. 20 tysięcy był istotnym oporem, aż w końcu to wybijają i być może będą mieli ochotę na wzrosty. Układ jest naprawdę ciekawy. Jeżeli chodzi o MWIG-40, mamy rakietę, która wybiła dzisiaj 5400 i kontrolujemy. I w końcu ten poziom, o którym już od dawna mówię, 5500, może stanie się faktem. Oby szybciej niż później. Tak więc wygląda to naprawdę euforycznie, wspaniale. Gratuluję wszystkim, którzy są na rynku. No myślę, że przez ostatni rok. Tak więc, jeżeli ktoś przepracował dobrze ten ostatni rok, to na pewno jest. Szczęśliwy i zadowolony. Zapraszam na mój drugi kanał, trzymam kciuki za wyniki. Niech HOSSA trwa w najlepsze rajd świętego Mikołaja również. Tak więc teraz trzeba wyczekiwać tylko jakichś ciekawszych zejść korekcyjnych na spółkach, które są w silnych trendach, no bo to jest taki, można powiedzieć, tylko jedyny moment na to, żeby sensownie można było dołączyć to, do co po niektórych ruchów, ale o tym oczywiście mówię systematycznie na przeglądzie tych tak więc nie będę tutaj już przedłużał. Pozdrawiam, na razie hej.